Cześć kochani, witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiaj od razu zaczynamy sprzątanie. Witam Was w kolejnym odcinku z serii Clean With Me. Jak widzicie, zabieram się za porządki w szafkach kuchennych. Zaczęłam od wyjmowania wszystkiego. Wiadomo, że stale coś się wysypie, coś się pokruszy, no i robi się bałagan. Dlatego od czasu do czasu wyjmuję wszystko, odkurzam, a następnie przecieram szafki i układam wszystko na nowo. Tak proste, a robi taką różnicę, kiedy to już zrobimy. Wydaje nam się, że wszystko jest na miejscu, a tak naprawdę przydałoby się robić to częściej. Jak widzicie, postanowiłam też posprzątać w szufladzie na sztućce. Stwierdziłam, że wyjmę wszystko i odkurzę, bo mimo że nie jest tu brudno, to czasami coś się osypie i jest troszeczkę okruchów. Przy okazji porządków w kuchni przecieram płytki. Nie robię tego na co dzień, bo na tych płytkach aż tak nie widać, żeby się brudziły, ale wiadomo, że od gotowania tłuszcz chlapie, osadza się jakiś brud, więc przy okazji większych porządków albo od czasu do czasu myję płytki. Następnie biorę moją ulubioną pastę Pink Stuff i zabieram się za mycie zlewu. Ta pasta jest niesamowita, ma większość składników pochodzenia naturalnego i domywa wszystko na błysk. Bez niepotrzebnej chemii i nie muszę przy tym używać rękawiczek. Trzeba ją jednak dokładnie spłukać i na koniec dodatkowo przecieram cały zlew płynem uniwersalnym z Jove, bo czasami mogą zostać zacieki po tej paście, ale efekt jest warty i co ciekawe, brud nie osadza się tak szybko, wszystko jakby spływa po tym, a nie przykleja się do tego. Płynem uniwersalnym z Jove przecieram też płytę indukcyjną, robię to prawie codziennie, więc nie brudzi się aż tak bardzo. Na koniec przetarłam wszystkie fronty, muszę Wam powiedzieć, że jestem z nich mega zadowolona. Nie są z połyskiem, więc nie widać na nich brudu czy palców, ale czasami coś się wyleje, coś kapnie, więc raz na jakiś czas przecieram wszystko, zwłaszcza lodówkę, bo przy niej akurat z tych wszystkich elementów najbardziej widać odciski palców. Skoro już takie porządki, to postanowiłam odświeżyć poszewki na poduszki w salonie. Szukam aktualnie jakichś nowych na wiosnę, ale stwierdziłam, że zdejmę je i włożę do prania, żeby odświeżyć, żeby miały, wiecie, świeży, piękny zapach, który przez jakiś czas się utrzymuje. Później przetarłam szafki i wszystkie miejsca w salonie z kurzu i przeszłam do sypialni. Tu czekała na mnie bardzo czysta toaletka, jak widzicie, ale aby posprzątać, musi być bałagan, prawda? Zabrałam się za odkładanie kosmetyków na miejsce, a następnie przetarłam toaletkę z osypanych kosmetyków. Teraz czas na pokój, w którym najszybciej robi się bałagan, dlatego że jak mam coś odłożyć, to najczęściej odkładam tam. Jak widzicie, dostałam ostatnio kilka paczek i czas najwyższy je rozpakować. Mam jeszcze w torbach kosmetyki z kalendarzy adwentowych, które czas zacząć używać. Okazało się, że moje zapasy nie mieszczą się już w jednej półce, więc musiałam wygospodarować kolejną i postanowiłam posegregować te kosmetyki w taki sposób, abym wiedziała, co się znajduje w szafce, kiedy do niej zajrzę. Thank you.
Jak widzicie, trochę tego jest, ale nic się nie zmarnuje, bo albo ja zużywam te kosmetyki, albo daję mamie, siostrze, czy jeśli ktoś do nas przyjeżdża, to pytam, czy czegoś nie potrzebuje, więc na bieżąco tutaj zaglądam. Następnie przecieram szafki z kurzu i przechodzę do naszego biurka, które uwielbiam. Każdemu polecam takie rozwiązanie. To jest blat z IKEA, kuchenny, z tego co pamiętam, z dwoma kozłami i szafką po środku i mega wpasowuje się w przestrzeń pod oknem. Przecieram kurze po stronie Emila i przechodzę do mojej. I tu jak widzicie jest wszystko to, co odkładam. Aparat, ulotki, dokumenty, notesy. Zdecydowanie powinnam od razu odkładać to na swoje miejsce, a nie tylko na biurko. Odkładam więc wszystko do swojego miejsca, przecieram blat i voilà, gotowe. Później zdecydowałam, że zanim posprzątam w łazience, to zajmę się moją Monsterą. Raz na jakiś czas robię jej taki prysznic, zabieram ją do łazienki, co nie jest łatwe, bo jest coraz większa i coraz cięższa. Wkładam do wanny i spryskuję wodą. Nie za dużo, ale na tyle, aby ją odświeżyć. Pozostawiam ją w wannie, aby nadmiar wody spłynął. A w międzyczasie zabieram się za odkurzanie. Ale tym razem postanowiłam zrobić to dokładniej. Poza zwykłym odkurzaniem odkurzyłam też listwy przypodłogowe, bo na nich też osadza się kurz i od czasu do czasu wypadałoby się go pozbyć. Wtedy pranie się skończyło, więc rozwiesiłam poszewki i zabrałam się za porządki w łazience. Tym razem nie myłam wanny ani kabiny, bo robiliśmy to niedawno, więc zabrałam się za przecieranie lustra, a następnie za umywalkę. Przecieram ją dokładnie, ponieważ zmywam makijaż olejkiem, to często coś tutaj się przykleja, zasycha. Chociaż staram się wszystko spłukiwać na bieżąco, to jednak umywalka brudzi się najszybciej, a ja uwielbiam, kiedy aż błyszczy z czystości. Akurat skończyło się mydło, więc uzupełniam pojemnik mydłem od Yoop o zapachu wanilii i cynamonu. Uwielbiam ten zapach. Następnego już dnia stwierdziłam, że zabieram się za porządki w szufladach w łazience, w których często robi się bałagan, bo są używane regularnie. Tak. Nie wygląda to dobrze, ale zaraz to zmienimy. Wyjmuję wszystko z szuflady i zabieram się za przecieranie jej w środku, a następnie wkładam do środka tylko to, co chcę, aby pozostało. Jakieś puste opakowania czy śmieci od razu wyrzucam. To samo robię z drugą szufladą, po prostu doprowadzam wszystko do ładu i składu. Jako, że mamy już następny dzień, to wyschły poszewki na poduszki, także zakładam poszewki. I tak naprawdę to by było tyle, jeżeli chodzi o to Clean With Me. Wszystko wygląda o wiele lepiej, jest na miejscu, jest przetarte z kurzu, także można odświeżyć wnętrze. Włączam mój dyfuzor i dodaję do niego dwa olejki. Jest to czerwona pomarańcza i neroli, takie fajne wiosenne połączenie.
Oprócz tego zapalam wosk Skringle, jest to zapach comfy sweater, trochę taki jeszcze jesienny, ale jest on słodki, przyjemny, także dwa zapachy jednocześnie, tu dyfuzor, tu woski, ale to w ogóle się ze sobą nie gryzie, także trochę zapachów w świeżo posprzątanym mieszkaniu, jak najbardziej za. I to już by było wszystko. Mam nadzieję, że zmotywowałam Was do posprzątania swojego wnętrza. Jeśli tak, to koniecznie zostawcie kciuka w górę. Subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco. Staram się te filmiki robić tak, no, od czasu do czasu. Widzę, że Wam się podobają, więc co jakiś czas na pewno będą pojawiać się na kanale. Możecie dać mi znać, co chcielibyście zobaczyć w kolejnym, bo mam wrażenie, że to może być trochę takie, wiecie, powtarzające się, kiedy robię porządki, to właściwie robię je prawie tak samo. Także dajcie znać, czy interesuje Was jakaś konkretna rzecz, konkretna dziedzina w sprzątaniu. Będzie mi to bardzo pomocne, a tymczasem ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa! Miłego sprzątania!